Kolejna ciekawa akcja Stowarzyszenia 515. Tym razem impulsem do działania był Światowy Dzień Drzewa. Przyjaciele rzeki spotkali się w Krośnieńskim Parku Tysiąclecia i posadzili swoje pierwsze drzewo. Mamy Światowy Dzień Drzewa, obchodzimy go poprzez wsadzenie drzewa w naszym Parku Tysiąclecia. Jest to akcja organizowana we współpracy z ogrodami szwedzkimi, powiatem oraz oczywiście naszymi uczestnikami stałymi, którzy przychodzą na 515 km po to, żeby przybliżać się do przyrody, przybliżać się do natury. Wybór padł na platana klonolistnego. To drzewo może osiągnąć nawet 35 metrów wysokości, a dożyć blisko 400 lat. Platan to jedno z ulubionych drzew srok, na których lubią gniazdować, a jego rozłożysta korona wygląda niezwykle okazale. Stąd dziś sadzimy drzewo w parku, żeby pokazać dzieciom, jak ważne jest, żeby wokół nas było jak najwięcej zieleni, dzięki której tak naprawdę dostajemy zdrowe powietrze, dotleniamy się, a miasta dzięki temu są piękniejsze. A dodajmy, że jedno duże drzewo o wysokości około 25 metrów pochłania tyle dwutlenku węgla, ile emitują dwa gospodarstwa jednorodzinne.